Dzień dobry Państwu, jest środa, 15 marca, Justyna Stachura. Zapraszam na wydarzenia telewizji Streameo, które mogą Państwo również oglądać w telewizji naziemnej Łużyce. Zaczynamy! Alarm bombowy w Cieplicach. Akcja krwiodawstwa w Jeleniej Górze. O godzinie 9 jeleniogórscy policjanci zostali poinformowani o niezidentyfikowanym ładunku podłożonym pod samochód w Cieplicach. Na miejsce zostali wezwani strażacy, policjanci i saperzy. Ewakuowano 17 osób. Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy ulicy Cichej w Cieplicach. Mieszkanka jednego z budynków zauważyła pod swoim samochodem dziwny pakunek, który mógł być bombą. Zgłaszająca właścicielka samochodu w nocy widziała podejrzanego mężczyznę zamaskowanego, kręcącego się koło jej samochodu, a dzisiaj rano stwierdziła, iż coś jest podwieszone. Pod lewym tylnym kołem zobaczyłem, że jest pojemnik. To jest taki pojemnik mniej więcej jak na wędliny do lodówki, który się wkłada plastikowy. W środku znajdował się pakunek owinięty gąbką i podwieszony pod resor. Funkcjonariusze o zdarzeniu powiadomili wszystkie służby działające w ramach Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa, a więc na miejscu obecnie oprócz policjantów pracują strażacy, strażnicy miejscy, pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe, energetyczne, jak również powiadomiono zarządzanie kryzysowe. Oraz zostały ściągnięte grupa pirotechniczna celem zweryfikowania ładunku. Ewakuowano 17 osób z pobliskich budynków. Tym razem okazało się, że był to fałszywy alarm. Z całą pewnością w sytuacji, kiedy istnieje obawa o życie i zdrowie ludzkie, należy o tym bezwłocznie powiadomić policję. Wiele osób odpowiedziało na apel jeleniogórskich studentów i przyszło oddać krew na Uniwersytet Ekonomiczny. Zostań honorowym dawcą krwi. To nazwa akcji, jaka została zorganizowana przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. Na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki została specjalnie wyznaczona sala, w której można było oddać krew. Robię to, ponieważ w ten sposób mogę pomóc innym ludziom. Wiem, że daje mi to dużą satysfakcję. No i w ten sposób mam świadomość, że pomagam innym. Sama wiem, że lepiej mi przyjść tutaj na uczelnię, oddać krew, niż jechać do szpitala. Zainteresowanie akcją wśród studentów i mieszkańców miasta przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Dzisiaj akurat jest wyjątkowo bardzo duża frekwencja. Jeszcze zanim Państwo przyjechali, to już 8 osób czekało w kolejce, także już trzymali sobie tutaj kolejki. Dzisiaj z tego co widzę, tak jest około 20 osób, to nawet nie więcej, także cały czas jest dużo chętnych. Każdy może zostać krwiodawcą. Oddanie krwi jest proste i trwa nie więcej niż pół godziny. Może też uratować komuś życie. Zachęcam do oddawania krwi, ponieważ tak naprawdę to nic nas nie kosztuje, a możemy naprawdę pomóc bardzo wielu ludziom. Choć takie akcje cieszą się coraz większą popularnością, to w bankach krwi często jej brakuje. W jeleniogórskim szpitalu znajduje się punkt krwiodawstwa, gdzie każdy może podzielić się tym cennym darem. Trwa coroczna akcja Dotacje na zabytki. Jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o środki z Urzędu Miasta, sprawdzał Robert Malik. My jako Dolny Śląsk jesteśmy najbogatsi w Polsce odnośnie zabytków. Ponad 16% zabytków wszystkich, które znajdują się w Polsce, znajdują się właśnie tutaj na Dolnym Śląsku. I to jest nasza kultura, to jest nasza historia. W samej Jeleniej Górze w gminnej ewidencji zabytków zarejestrowane jest ponad 2700 obiektów, z czego 239 jest wpisanych do Ogólnopolskiego Rejestru Zabytków. Miasto co roku na dofinansowanie remontów tych obiektów przeznacza ponad 200 tysięcy złotych.
W tamtym roku miasto Jelenia Góra przewidziało do dofinansowania 9 obiektów. Tyle obiektów się zgłosiło i na sumę ponad 200 tysięcy złotych wyremontowano kamienny balkon w Bazylice Świętego Erasma i Pankracego. Dokonano prac takich ratowniczych, konserwatorskich na murze Zamku Chojnik. Wymieniono pokrycie dachowe w kościele w Sobieszowie. Dofinansowano także remont budynku źródła wody mineralnej Marysieńka w Cieplicach i dofinansowano remont elewacji i pokrycia dachowego 5 wspólnotom mieszkaniowym, między innymi przy ulicy Grodgera, Mickiewicza, Pocztowej, Klonowica i przy ulicy Sudeckiej. W tym roku na dofinansowanie może liczyć również 9 obiektów. Kwota przeznaczona na ten cel to 250 tysięcy złotych. Przewidziano do remontu w tym roku kaplicę Świętej Anny przez Zjednoczenia Narodowego, drugi etap prac remontowych tych ratowniczych na murze na Zamku Chojnik. Będzie także konserwowana rzeźba Świętego Jana Nepomucena, która znajduje się przy ulicy Piotra Ścigiennego. No i oczywiście wspólnoty, które bardzo licznie w ostatnich latach przystępują do konkursu i dzięki temu miasto wygląda piękniej, ładniej. Niestety, utrzymanie zabytków wiąże się z ciągłymi remontami. Finansowo to studnia bez dna. To, co miasto przeznacza, co minister kultury i dziedzictwa narodowego, czy wreszcie Urząd Marszałkowski, jest dalece niewystarczającym w stosunku do potrzeb. Stan budynków, mimo że w ostatnich latach uległ pewnej poprawie, w dalszym ciągu jest niezadowalający i wiele z tych obiektów, nawet będących w rejestrze, wymaga bardzo poważnych nakładów finansowych. O pieniądze z miasta mogą ubiegać się m.in. prywatni właściciele, wspólnoty mieszkaniowe czy stowarzyszenia. Warunek jest tylko jeden. Muszą być to obiekty wpisane do rejestru zabytków. Technik mody to najnowsza propozycja zespołu szkół rzemiosł artystycznych na zbliżający się nowy rok szkolny. Od nowego roku szkolnego 2018 w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ruszy nabór na nowy kierunek nauczania – technik mody. W naszym rynku uważam, że są, ponieważ kilku pracodawców powiedziało nam w rozmowach, że z miłą chęcią przyjmą naszych uczniów na praktyki, dlatego że odczuwają brak wykwalifikowanej kadry. Na czym będzie polegać nauka zawodu? Chcemy kształcić w sposób nowoczesny, w oparciu o bazę parku maszynowego miejscowych pracodawców. Opinię dyrektora szkoły potwierdza jedna z właścicielek firm. Ja bardzo chętnie nawiążę współpracę. Ja myślę, że dla młodych ludzi, w szczególności tutaj dla młodych dziewczyn, to jest jest to perspektywa zdobycia sobie miejsca w życiu, bo poszukuję naprawdę kreatywnych, młodych ludzi, którzy są potrzebni do tego, żeby tworzyć nowe projekty, mieć nowe pomysły. To jest bardzo to, czym my się zajmujemy, to jest duże pole do popisu dla młodych ludzi mających świeże spojrzenie i pomysły. Jest też pomysł na stworzenie kadry, która przekaże młodym adeptom swoją wiedzę. Wielu pracodawców potwierdziło, że wśród swoich obecnych załóg mają osoby, które mają przygotowanie pedagogiczne i mogliby się na terenie zakładu w czasie realizacji tych praktycznej części przedmiotów zawodowych mogliby się tymi naszymi uczniami opiekować. Przyszli projektanci mody będą mogli rejestrować się na nowy kierunek poprzez system elektronicznego wspomagania rekrutacji KSEON. Sołtys to łącznik pomiędzy mieszkańcami a wójtem. Większość sołtysów w Polsce to kobiety. Podobnie jest też w gminie Podgórzyn. Gmina Podgórzyn to 10 sołectw, w których poza 3 wyjątkami rządzą kobiety aktywne i przedsiębiorcze. Sołtys właściwie to jest taki, jak to ktoś powiedział, jak ksiądz. Tylko nie daje rozgrzeszenia. Tylko wysłuchuje. Sprawowanie funkcji gospodarza wsi wiąże się z wieloma wyrzeczeniami i wyzwaniami. Trzeba mieszkańcom pomóc, trzeba zadbać o oświetlenie, o drogę,
ale nic się nie dzieje bez nich, bo jeżeli kiedykolwiek zwrócę się o pomoc, czy to są dożynki, czy to są jakieś inne uroczystości, każdy chętnie pomaga, bo wie, że to służy wsi. Ich zasługi są nieocenione dla społeczności lokalnej. Są, można powiedzieć, tym pierwszym ogniwem, który wie najbardziej, co boli społeczność, jakie są bolączki. Z okazji Dnia Sołtysa wójt symbolicznie podziękował im za pracę i wręczył dyplomy uznania. Wśród wyróżnionych byli sołtysi z prawie 30-letnim stażem, jak i ci z kilkuletnim. Nauczyłem się na pewno tej pracy społecznej, bo podejmując się obowiązku, nie do końca wiedziałem, jak to będzie wyglądało. A planów mają oni wiele. Bardzo chcemy zrobić dla naszych dzieci ze Staniszowa boisko, bo nasze dzieci nie mają. Nie mamy boiska, nie mamy, można powiedzieć, żadnej świetlicy dla dzieci. I to jest takim głównym priorytetem, żeby to się spełniło, żeby to zrobić. Sołtys w XXI wieku to... Dobry sołtys, pomagający dla ludzi, musi być dla ludzi. A musi być aktywny, no i korzystać z tych zdobyczy techniki, internet przede wszystkim. Dzięki temu można wszystkie wiadomości przekazywać szybciej i dotrzeć do większej ilości osób. Wyzwań i pomysłów sołtysom z gminy Podgórze nie brakuje, a efekty ich starań zapewne zobaczymy już wkrótce. Drogi panie, drodzy panowie, życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Sołtysa, wytrwałości, zdrowia, dalszych sukcesów, zrealizowania wszystkich planów, jakie macie, pełniąc swoją funkcję oraz wszystkiego, co byście sobie życzyli i zaplanowali, aby ten najbliższy czas zakończył się samymi sukcesami. Niewiele ponad tydzień pozostał do najnowszej premiery w Teatrze Norwida. Tym razem młody reżyser sięgnął po jeden z najbardziej znanych utworów Jana Kochanowskiego, Odprawę posłów greckich. Teraz na rozum nie dbając, a rządzą tylko zgadzając, zdrowie i sławę tracą. 100% tekstu, współczesne kostiumy i odniesienia do rzeczywistości społeczno-politycznej. Tak w skrócie można scharakteryzować najnowszą premierę w Teatrze Norwida. Można zobaczyć naprawdę powiew, uważam, nowoczesnego teatru. Tak jak powiedziałem, stworzonego z zimną głową, to nie jest jakiś polityczny manifest. To nie jest jakieś darcie szat na scenie, tylko to jest po prostu przedstawienie pewnego procesu, który jest destrukcyjny i który może być groźny. Po ponad 20 latach na afisz powraca Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego. Reżyserii spektaklu podjął się Szymon Kaczmarek, dla którego jest to duże wyzwanie. Kochanowski, pisząc tekst w swoich czasach, też nie pisał o antyku, tylko pisał o współczesnej jemu Polsce, krytykując przede wszystkim podejmowanie decyzji, czy brak podejmowania decyzji w Polsce. Przywary. I takie polskie przywary, kłótliwość, zaściankowość, korupcja. No fajnie by było, gdyby to nie, już teraz moglibyśmy o tym zapomnieć i powiedzieć sobie, że przekroczyliśmy tę magiczną granicę i nasz kraj jest wspaniały i cudowny. I że to, o czym pisze Kochanowski, jest nieaktualne, no ale nadal jest, to jest trochę przerażające. Jak przekonują twórcy, będzie to nowoczesne spojrzenie nie tylko na tekst, ale także na formę. Nie zetkniemy się tutaj ze sztuką koturnową, z graniem koturnowym, aczkolwiek ten tekst Kochanowskiego staramy się podać w sposób bardzo krystaliczny, no i wierny. Dużą rolę w sztuce grać będzie muzyka. Częściowo będzie wykonywana na żywo przez chorus Panien Trojańskich, nasze trzy aktorki, Magdalenę Kępińską, Elżbietę Kosecką i Annę Ludwicką Manię. Do tego będzie bardzo eklektyczna, obiecuję, ścieżka dźwiękowa, także na pewno nie zabraknie wrażeń. Obfitość, pereł morza i ziemia. Premierę Odprawy posłów greckich w reżyserii Szymona Kaczmarka zaplanowano na 25 marca. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam na piątkowe wydarzenia.